Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na spotkanie dla rodzin ukraińskich po sąsiedzku Wieczór Świąteczny, który odbędzie się w przyszłą środę, 4 stycznia. Mamy sporą społeczność osób z Ukrainy tutaj u nas w Gnieźnie, ale nie tylko. W związku z tym wspólnie z naszymi partnerami postanowiliśmy zorganizować spotkanie świąteczne. To będzie po sąsiedzku Wieczór Świąteczny, szczególnie dla osób właśnie z Ukrainy. Natomiast zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poznać ten rodzaj kultury, ten rodzaj świąt, który będzie troszeczkę inny od naszych. Na to spotkanie zapraszamy już 4 stycznia o godzinie 17 tutaj do Starego Ratusza. Ta data też nie jest przypadkowa, ponieważ myślę, że zdają sobie Państwo sprawę z tego, że nie wszyscy Wigilię i Święta Bożego Narodzenia obchodzą w grudniu, dlatego my zapraszamy w styczniu. Będą kolędy ukraińskie, będą warsztaty prowadzone przez zaprzyjaźnione z nami panie z Ukrainy. Myślę, że będziemy rozmawiać o tradycjach. Będzie to takie miłe, świąteczne spotkanie dla wszystkich, którzy tego potrzebują, a myślę, że te rodziny potrzebują tego bardzo szczególnie w tym roku. Raczej skupiamy się na tych właśnie tradycjach naszych sąsiadów, ponieważ te nasze są doskonale znane. Natomiast jeżeli przyjdą też Gnieźnianie, nasi mieszkańcy, i będziemy się wymieniać tymi tradycjami, no to myślę, że tylko możemy wszyscy na tym zyskać. No i powiedzmy, do kogo skierowane jest to zaproszenie? Szczególnie dla osób z Ukrainy, dla tych rodzin, które tutaj w Gnieźnie zostały na ten okres świąteczny. Natomiast jeżeli ktoś jest zainteresowany tą kulturą naszych sąsiadów, to serdecznie zapraszamy, bo to będzie na pewno ciekawe i bardzo świąteczne spotkanie. Więc myślę, że ta miła atmosfera udzieli się nie tylko tym rodzinom z Ukrainy, ale też nam, gnieźnianom. A może coś na te święta wyciągniemy także dla siebie i coś dodamy do naszych świątecznych tradycji polskich. Zapraszamy do Starego Ratusza 4 stycznia, a początek spotkania o godzinie 17.